Siema, poniedziałkowy poranku. Jest godzina. Jestem trochę niewyspany, bo wczoraj do 23:00. Ale wstałem przed 5:00, bo chciałem pokazać wam to. No to do kwatery głównej. Czemu ja mam tyle gratów dzisiaj? Witam wszystkich. Ja się nazywam Grzesiek Kozłowski i czas najwyższy na intro. Moi drodzy, jesteście świadkami historycznego wydarzenia, ponieważ właśnie nagrywam pierwszego vloga. Jeżeli nie znacie, to wiecie, że od blisko dekady pracuję jako trener personalny, a od 3 lat prowadzę swoją własną działalność, no i swoje własne studio. Musicie wiedzieć, że praca trenera personalnego to nie tylko stanie z założonymi rękami i wymyślanie ćwiczeń dla swoich klientów, tylko to jest także nagrywanie tutoriali i vloga na YouTube'a, na Instagrama, tworzenie kontentu czy postów na Facebooka. Fajnie byłoby napisać coś na swojego bloga. Dobrze by było również zadbać o to, żeby uaktualnić swoją wiedzę poprzez czytanie jakichś książek czy oglądanie tutoriali. Znaleźć czas na to, żeby zrobić swoje własne ćwiczenia. Oprócz tej części czysto zawodowej, w ciągu doby dobrze byłoby również znaleźć czas na to, żeby zająć się swoim dzieckiem, żeby nie mówiło do mnie per pan, kiedy widzi mnie w domu. Dobrze byłoby się zająć swoją żoną, jeśli wiecie, o czym mówię. No i wreszcie fajnie byłoby też po prostu oderwać się od tej całej codziennej rzeczywistości i zająć czymś zupełnie innym. I to skłoniło mnie do pewnej refleksji, ponieważ 2,5 roku temu zostałem ojcem, co się mniej więcej zbiegło w czasie z założeniem swojej własnej działalności. I jestem pewien, że nie tylko i wyłącznie ja borykam się z problemami braku czasu. Jeżeli jesteś facetem koło 30 lub babeczką, który zasuwa w robocie od 8 do 12 godzin, spieszy się do domu, żeby spędzić trochę czasu z dzieckiem i żoną, chciałby zadbać o swój wygląd, swoje zdrowie, swoje samopoczucie i swoją sprawność, to ta seria vlogów jest właśnie dla ciebie.